rundę. Muszę przyznać, że to, co wczoraj usłyszeliśmy na tej sali, mnie przynajmniej bulwersuje. Ktoś by powiedział, że po tych 8 latach rządu PiS już nic nie powinno bulwersować, ale mnie osobiście bulwersuje. Otóż tu na tej sali usłyszeliśmy od byłego wicepremiera rządu PiS, że spotkał się z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, który przekazał mu, że dostał nakaz szukania haków na wicepremiera rządu PiS, pana Gowina. Szanowni Państwo, krótko mówiąc, rozumiem, było zlecenie. Otóż minister sprawiedliwości, jak domniemam, nie spotkał się na ulicy z Kowalskim i nie dostał takiego polecenia, tylko mógł dostać od dwóch osób, albo od Jarosława Kaczyńskiego, albo od Mateusza Morawieckiego. I mówię to dlatego, że wczoraj te słowa wybrzmiały na tej sali podczas komisji śledczej w dniu, kiedy dwóch byłych posłów PiS-u skazanych, zostało aresztowanych, skazanych prawomocnie, którzy kreowali przestępstwo wobec innego wicepremiera. Innego wice... Nie zagłuszy. Zadaję pytanie, proszę nie przeszkadzać. Otóż przecież nie możemy tego tolerować. I nawet jeśli pan Czarnek będzie próbował zagłuszyć na tej sali, to chcę pana Jarosława Gowina zapytać, bo miał pan spotkanie z panem ministrem Ziobro, nie z jakimś tajemniczą osobą, o której pan szerzej nie chce powiedzieć, która była ze służb i która pana informowała, ale pytam o ministra konstytucyjnego, o ministra sprawiedliwości, który mówi, że dostał informację, żeby na pana szukać haków. Ale on tego nie zrobił, akurat wobec pana nie zrobił. Być może miał interes polityczny, ale wobec innych mógł. Chciałbym zapytać, panie Jarosławie Gowin, ile takich spotkań było, gdzie one były, ile razy i co pan się dowiedział w trakcie tej rozmowy, no bo każdy, kto się dowiaduje, a jeszcze tym bardziej od takiej osoby, od prokuratora, że dostał nakaz, żeby szukać na pana kwitów, krótko mówiąc, dostał zlecenie, no to każdy się chciałby zapytać, od kogo, czy zostały znalezione, jakie decyzje zostały podjęte. To jest naturalne, każdy by takie pytania zadał. I na pewno pan je również zadał. Czy mógłby pan przybliżyć te rozmowy z panem Zbigniewem Ziobrą? Mówiąc precyzyjnie, pan minister Ziobro powiedział mi, że naciskano na niego, aby uruchomił prokuraturę przeciwko mnie i że on odmówił zrobienia tego. Do rozmowy doszło w Ministerstwie Sprawiedliwości w gabinecie pana ministra Ziobry w ramach konsultacji takich wewnątrzkoalicyjnych z panem ministrem Ziobro. Raz na 2-3 miesiące spotykaliśmy się na zmianę albo w jego gabinecie w Ministerstwie Sprawiedliwości, albo w moim gabinecie, najpierw w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, potem w gabinecie Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Nie dopytywałem pana ministra Ziobry, kto go naciskał. Uszanowałem tę bezosobową formę, w którą ubrał on swoje słowa. Natomiast z całą pewnością tą osobą nie mógłby być pan premier Mateusz Morawiecki, ponieważ relacje między oboma politykami miały taki charakter, że jakiekolwiek próby nawet delikatnej perswazji ze strony premiera Morawieckiego byłyby przeciwskuteczne. W takim razie mam pytanie. Skoro nie premier Morawiecki, a wiemy doskonale, że decyzje i akurat dyspozycje wydawał Jarosław Kaczyński, to Jarosław Kaczyński do pana powiedział, że nie puści panu płazem tego, co pan zrobił w sprawie wyborów kopertowych. Czy to mógł być Jarosław Kaczyński? Proszę o odnotowanie, że pytanie ma charakter sugerujący. Nie. Dobrze, proszę odnotować, ale ja pytanie zadaję. Czy to mógł być Jarosław Kaczyński? Moje domniemanie było takie, że to był Jarosław Kaczyński. Domniemanie. Szanowni Państwo, nie możemy tego akceptować, co się dzieje. To znaczy w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości wicepremier Jarosław Gowin otrzymuje informację, że Zbigniew Ziobro dostał, minister sprawiedliwości prokurator dostał
takie zadanie, aby szukać użyć prokuratury przeciwko wicepremierowi rządu. I to mógł być Jarosław Kaczyński, tak usłyszeliśmy. Chciałbym, żeby to też było odnotowane. Mówił pan o tym, że wpłynęło to zapytanie CBA do firmy pana syna. To było jedyne zapytanie, to była jedyna kontrola instytucji rządowych. Czy była inna próba, czy były inne próby zastraszania pana rodziny, synów, czy też kogoś z pana bliskich, czy może pan coś w tej sprawie więcej powiedzieć? Mówiąc precyzyjnie, to było pytanie skierowane nie do firmy mojego syna, tylko o firmę mojego syna do Krakowskiego Parku Technologicznego, czyli do takiej specjalnej strefy ekonomicznej finansującej przedsięwzięcia, innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe. Jeżeli chodzi o działania kontrolne wobec firm mojego syna, byłem informowany o tym również wcześniej, właśnie wtedy, kiedy trwał spór o wybory kopertowe. Wtedy też byłem informowany, że Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza wszystkie kontrakty zawarte w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, szukając jakichś nieprawidłowości czy jakichś linków pomiędzy firmami, beneficjentami a mną. Mam pytanie. Wczoraj pan przekazał informacje dotyczące pana Bielana jako tego pomysłodawcę wyborów kopertowych, który następnie przekazał to Jarosławowi Kaczyńskiemu. Mówił pan jednocześnie o spotkaniu, które było w obecności premiera Morawieckiego i ministra zdrowia i państwa stanowiska, żeby te wybory jednak się nie odbywały. Każdy z panów, to znaczy na pewno premier Morawiecki i pan Ziobro, początkowo mówili, że te wybory nie powinny się odbyć. Ja mam pytanie, czy na tym spotkaniu, kiedy państwo podjęliście decyzję i przekazaliście opinię taką, że te wybory nie powinny się odbyć, czy państwo mieliście jakieś opinie, czy poprosiliście jakieś opinie, jakiekolwiek, czy to była tylko i wyłącznie decyzja polityczna oparta o rozmowę bez szerszych opinii? W tej rozmowie uczestniczyły trzy osoby, czyli pan premier Morawiecki, pan minister Szumowski i ja. Rozmowa zaczęła się od tego, że premier Morawiecki poprosił ministra Szumowskiego o przedstawienie najbardziej prawdopodobnego scenariusza rozwoju pandemii. To, co usłyszeliśmy z ust pana ministra Szumowskiego, zbieżne było z prognozami zespołu ekspertów powołanego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale także zbieżne było z prognozami zespołu ekspertów powołanego w Kancelarii Prezydenta, kierowanego przez pana profesora Czaudernę. Wszyscy eksperci przewidywali wtedy bardzo gwałtowny rozwój pandemii. Różnili się tylko opiniami, jaka będzie dynamika wzrostu zachorowań w poszczególnych okresach, kiedy będzie to apogeum pandemii. Różnili się opiniami także co do długości trwania. Natomiast w ocenie ówczesnego ministra Szumowskiego wybory, przynajmniej takie stanowisko prezentował podczas spotkania w kancelarii premiera, wybory 10 maja powinny być przełożone ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Tak, i pan tą opinię podtrzymał, ale pan premier Morawiecki i pan minister Szumowski zmienili. Kiedy był ten moment, kiedy tą decyzję zmienili? Premier Morawiecki zmienił swoje stanowisko po paru dniach i po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, którą mi zrelacjonował. Natomiast pan minister Szumowski zmienił swoje stanowisko kilka tygodni później, w drugiej połowie kwietnia, dokładnego terminu nie pamiętam. Mówił pan przed momentem, że pan premier Morawiecki zrelacjonował panu rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Mógłby nam pan przekazać, jak przekonał albo jakimi argumentami przekonał Jarosław Kaczyński Morawieckiego, żeby zmienił decyzję i opinię?
Nie pamiętam szczegółów, pamiętam tylko sformułowanie pana premiera Morawieckiego, że Jarosław nalega na przeprowadzenie wyborów 10 maja. Znając opinię ministra Szumowskiego, który w tej sprawie wypowiadał się dość zdecydowanie, był przeciwnikiem, mówił to zresztą publicznie, czy wiadomo, w jaki sposób Jarosław Kaczyński naciskał na ministra Szumowskiego, żeby zmienił opinię? Nie mam takiej wiedzy. Nie ma pan poseł takiej wiedzy. Mam pytanie o opinie prawne. Dostaliśmy informację, że pan premier Morawiecki nie przekazał panu opinii prawnych w sprawie wyborów. Czy pan wie dlaczego? Dlaczego nie, został blokowany? Nie wiem też, kiedy dokładnie te opinie zostały sformułowane. To chodziło o opinie prawne Departamentu Legislacyjnego czy Prawnego Kancelarii Premiera oraz opinie Prokuratorii Generalnej. Nie wiem, czy w tym czasie byłem jeszcze członkiem Rady Ministrów, czy już nie byłem. O tym, że takie opinie zostały przedstawione premierowi, dowiedziałem się od jednego z urzędników Kancelarii Premiera. A kiedy to było? Kiedy to było? W kwietniu, ale nie potrafię bliżej określić terminu. Zeznał pan wczoraj, jakie stanowisko w sprawie wyborów korespondencyjnych prezentowali główni politycy Porozumienia oraz PiS-u, ale nie wspomniał pan, jakie było stanowisko trzeciego koalicjanta, czyli Solidarnej Polski. Mógłby pan nam przypomnieć? Solidarna Polska popierała przeprowadzenie wyborów w trybie korespondencyjnym 10 maja. Czy pan rozmawiał z panem ministrem sprawiedliwości, z panem Zbigniewem Ziobro na temat wyborów korespondencyjnych i na temat tego stanowiska? Wydaje mi się, że nie rozmawialiśmy, że moje rozmowy odbywały się albo w gronie Jarosław Kaczyński, albo w gronie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i ja. Pamiętam również, że moje stanowisko i stanowisko Porozumienia było krytycznie recenzowane przez niektórych posłów z Solidarnej Polski, natomiast nigdy nie krytykował mnie bezpośrednio w mediach pan minister Ziobro. Rozumiem. Pan nawiązał do tego spotkania na Nowogrodzkiej, dobrze słyszałem? Spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim odbywały się parokrotnie, zarówno na Nowogrodzkiej, jak i w willi premiera przy ulicy Parkowej. Dobrze, to chciałbym nawiązać do tych spotkań w sprawie wyborów kopertowej na Nowogrodzkiej. Czy mógłby pan powiedzieć, kto brał udział, konkretnie kto brał udział w tych spotkaniach na Nowogrodzkiej, ale w sprawie wyborów kopertowych? Jak rozumiem, teraz pan przewodniczący pyta mnie o spotkanie, które odbyło się 9 maja. Ale czy były wcześniejsze również? Bo 9 maja tak, za chwilkę do tego wrócę. Czy były wcześniejsze na Nowogrodzkiej z prezesem Kaczyńskim w sprawie wyborów? Nie przypominam sobie, żeby były spotkania w szerszym gronie niż te trzyosobowe, czyli Jarosław. Ale trzyosobowe były na Nowogrodzkiej, tak? Te w gronie trzech osób na Nowogrodzkiej były w sprawie wyborów kopertowych. Tak. Oczywiście wtedy to był temat numer jeden i wszystkie moje rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim czy Mateuszem Morawieckim tego dotyczyły. Pamiętam zresztą, że spotykałem się również bezpośrednio z samym Mateuszem Morawieckim bez udziału Jarosława Kaczyńskiego, przekonując pana premiera Morawieckiego do tego, żeby wycofał poparcie dla wyborów kopertowych. Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie 9 maja, to z całą pewnością uczestniczyli w nim Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński, bo z nimi spotkałem się twarzą w twarz. Natomiast z informacji uzyskanych od nich w sąsiednim pomieszczeniu, czy piętro, precyzyjnie mówiąc piętro niżej, odbywało się spotkanie obecnych wówczas w Warszawie członków Prezydium Komitetu Politycznego PiS-u. Nie wiem, kto był w tym gronie, na pewno była pani marszałek Elżbieta Witek.
Czy dobrze rozumiem, że decyzje w sprawie wyborów kopertowych zapadały na ulicy Nowogrodzkiej? Wybory prezydenckie to nie jest materia rządowa, ściśle rzecz biorąc, prawda? To jest raczej materia parlamentarna. W związku z tym rzeczywiście decyzje zapadały podczas rozmów koalicyjnych, które odbywały się najczęściej przy ulicy Nowogrodzkiej. Dlaczego premier Morawiecki, pana zdaniem, wydał w dniu 16 kwietnia decyzję polecającą Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przygotowanie wyborów korespondencyjnych, skoro w tej dacie procedowano ustawę, która miała umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tej formie? Pan premier Morawiecki powoływał się na wyższą konieczność i obowiązek podjęcia wszelkich działań umożliwiających przeprowadzenie wyborów 10 maja. Natomiast w mojej ocenie rzeczywiście zrobił to bez podstaw prawnych i w tym sensie przestrzegałem go, że tego typu działania mogą kiedyś spowodować konsekwencje karne dla niego. A jak on reagował, jak mu pan przekazywał, że może odpowiadać karnie w przyszłości? Nie przypominam sobie tej reakcji, natomiast z całą pewnością zignorował moje przestrogi. Usłyszeliśmy, że pan Kaczyński parł do wyborów wczoraj. Wydano i wyrzucono, można powiedzieć, 70 milionów złotych. No, można powiedzieć, za kilkanaście tysięcy złotych ludzie idą do więzienia. Tutaj wydano 70 milionów złotych i winnych nie ma. I chciałbym pana zapytać o opinię. Kto odpowiada za to, że wyrzucono pieniądze w błoto? Czy rząd Morawieckiego, czy może pan Kaczyński? Kto pana zdaniem za to odpowiada? Nie jestem najlepszym adresatem tego pytania. Nie jestem sędzią ani prokuratorem. Natomiast na podstawie znajomości prawa mogę sądzić, że odpowiedzialność spoczywa na tym, kto formalnie podpisuje dokumenty, czyli w tym przypadku na premierze Morawieckim. Na premierze Morawieckim pan powiedział. Ale decyzje, jak usłyszeliśmy, w tej sprawie i parcie do tych wyborów pan Jarosław Kaczyński. Tak, natomiast formalnie nie podejmował on żadnych decyzji. Za czym oddam głos panu przewodniczącemu Karnowskiemu, to chcę zwrócić uwagę tylko na to, że jak pan to wszystko opowiada, co się wtedy działo, to bardziej to przypomina scenariusz filmu Ojca Chrzestnego, gdzie z jednej strony ktoś wydaje decyzję, a z drugiej strony eliminuje świadków i to musi niepokoić. Czy pan podziela taką opinię, jak przedstawiłem? Nie chcę odnosić się do tego. Nie miałem tego typu skojarzeń, natomiast na pewno miałem poczucie, że podlegam bardzo silnej presji ze strony liderów PiS-u, aby zmienić swoje stanowisko w sprawie wyborów kopertowych i poprzeć je. To była presja czy szantaż? To zależy od sformułowań. W rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim to była presja. Natomiast działania, o których mnie informowano, które jakoby miały być podejmowane przez prokuraturę czy przez służby takie jak CBA, odbierałem w kategoriach szantażu. Dobrze, dziękuję bardzo.